Co może operator telekomunikacyjny zrobić na potrzeby bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni? Na to pytanie można odpowiedzieć w sposób bardzo prosty, że dużo może zrobić, bądź może zrobić niewiele. Oczywiście wszystko zależy od tego, jak podejdziemy do sprawy bezpieczeństwa. Operatorzy telekomunikacyjni dzisiaj obejmują nie tylko trzy dolne warstwy modelu OSI, ale w zasadzie cały model OSI, czyli przepływ informacji pomiędzy użytkownikami od warstwy sieciowej aż do warstwy aplikacyjnej na urządzeniach końcowych. To powoduje, że zakres działania security u operatorów telekomunikacyjnych znacznie się poszerza. W związku z tym wprowadzane są narzędzia, które umożliwiają identyfikację większej ilości zagrożeń niż to było do tej pory. W T-Mobile Polska opracowaliśmy system, który jest w stanie analizować dane, które dają nam możliwość zidentyfikowania zaatakowanych użytkowników. W ten sposób chcemy chronić naszych abonentów poprzez wskazywanie, które modemy, tablety, telefony czy urządzenia internetu rzeczy zostały zaatakowane poprzez szkodliwe oprogramowanie bądź popularnie mówiąc zhakowane i dane zostały wykradzione. Ta usługa rozwija się dosyć dynamicznie. Oferujemy ją od połowy tego roku. Mamy bardzo wielu chętnych na przyjęcie tej usługi do swoich firm. W związku z tym doskonalimy cały proces organizacji i zarządzania sprzedażą tej usługi. Bezpieczeństwo z punktu widzenia operatora to jest również dawanie dobrej jakości usług wszystkim innym użytkownikom, czyli tym, którzy zajmują się profesjonalnie bezpieczeństwem, tym, którzy się zajmują profesjonalnie obsługą pewnych elementów usług cyfrowych. W ten sposób chcemy zwiększać zaufanie abonentów do usług cyfrowych również. Współpracujemy dosyć ściśle z wieloma instytucjami finansowymi, instytucjami, które się zajmują sprawami energetycznymi, jak również bezpieczeństwem państwa. Nasza oferta jest skierowana nie tylko do instytucji państwowych i do tego sektora, który się nazywa popularnie infrastrukturą krytyczną, ale również do użytkowników, którzy w mniejszej skali chcieliby to wykorzystywać. W związku z tym dostosowujemy ofertę do potrzeb naszych użytkowników.